Po raz 9 obchodzimy w województwie Dzień Weterana w takiej formie, gdzie to samorząd województwa zaprasza weteranów, kombatantów, osoby represjonowane, całe środowisko na takie spotkanie integracyjne, gdzie jest okazja do tego, żeby się przede wszystkim spotkać, zacieśnić te relacje. To jest najważniejsze święto. To jest podsumowanie naszego długiego życia i dziękujemy Bogu, że ocaliliśmy z pożogi wojennej. Wprawdzie nie dosięgnęła mnie kula żandarma w pościgu i ją czuję, bo dostałem w żebra, ale wciąż staram się być. 25 lat jestem na emeryturze i 25 lat pracuję dla dobra Rzeczypospolitej, właśnie wśród kombatantów. Marszałek województwa świętokrzyskiego dba o tych kombatantów i zaprasza na różne spotkanie, na różne uroczystości związane z uroczystościami niepodległej Polski, teraz, która jest wolna i na którą czekaliśmy tyle lat. Co roku spotykamy się. Dzisiaj z takim dodatkowym prezentem na stulecie niepodległości wydaliśmy album Kombatanci Ziemi Świętokrzyskiej w obiektywie, gdzie właśnie te osoby najbardziej zasłużone w ciągu ostatnich lat dla podtrzymywania pamięci, dla budowania takich postaw patriotycznych, przekazywania dla młodych tych wartości, mogą się zobaczyć z tych ostatnich lat zdjęcia z różnego rodzaju spotkań, uroczystości patriotycznych.